teraz zapraszamy do subskrybowania oraz zaznaczenia funkcji powiadom, aby być na bieżąco i dostawać powiadomienia za każdym razem, kiedy tylko prześlemy nowy materiał. Jeżeli chodzi o bardzo trudne ćwiczenie, ale warte uwagi, to tak jak tutaj widzicie, w slalomie wolnym zalecam ćwiczyć zatrzymywanie bez ruchu, bez podparcia pod nóżkami, nogami o ziemię przy każdym pachołku. Żeby do tego ćwiczenia dojść, które nam będzie potrzebne właśnie w takiej wolnej jeździe miejskiej, ale nie tylko, bo również będzie przyczyniało się do tego, że nasza pozycja na motocyklu będzie się zupełnie inaczej kształtowała, to w następnej części filmu pokażę ćwiczenia związane właśnie z operowaniem półsprzęgłem, z operowaniem gazem czy operowaniem hamulcem nożnym, bo tutaj przy tym zatrzymywaniu w miejscu bez podpierania będziemy właśnie wykorzystywali gaz, hamulec nożny, półsprzęgło. To wszystko nam będzie potrzebne, żeby przez chwilę nieruchomo stanąć i żeby móc nad tą równowagą panować. I podpowiadam, żeby to wszystko nam się udało, to musicie usiąść bliżej zbiornika, musicie być w pozycji wyprostowanej, z luźnymi rękoma, korzystając jednocześnie z półsprzęgła, z hamulca nożnego i z gazu. W momencie, gdy się zatrzymujemy, zwiększamy nacisk na hamulec tylny, jednocześnie odkręcając manetkę gazu. Poćwiczcie i zobaczycie, jak to zacznie Wam wychodzić i jakie efekty tego osiągniecie w momencie, gdy będziecie cisnęli hamulec, jednocześnie dodawali gazu. Przygotowując się do tego, o czym mówiłem wcześniej, musicie ćwiczyć na ósemce jazdę na półsprzęgle, musicie ćwiczyć jazdę z wykorzystaniem gazu, jak również jazdę z wykorzystaniem hamulca nożnego. Wszystkie te ćwiczenia, które będziemy wykonywali na ósemce, właśnie o których powiedziałem, one pozwolą nam na to, żebyśmy mogli poradzić sobie z tym kolejnym ćwiczeniem, o którym mówiłem przed chwilą, które pokazywałem na slalomie wolnym, czyli to zatrzymanie bez podpierania się odnóżami o nawierzchnię. A teraz szczegółowo omówię wszystkie te trzy ćwiczenia, czyli hamulec, gaz, jazda na półsprzęgle. Także zapraszam do kolejnej części filmu, bo bez tych ćwiczeń z tym pierwszym ćwiczeniem sobie nie poradzicie. O, jazda z wykorzystaniem półsprzęgła. Tutaj ważnym elementem jest to, żebyśmy tym sprzęgłem operowali w odpowiedni sposób, czyli nie zamykali pełną dłonią do końca, tylko zamykali to sprzęgło do tak zwanego rozłączenia, do tak zwanego półsprzęgła. I popatrzcie, w jakim momencie to robimy. A mianowicie na odcinku prostym teraz odpuszczam sprzęgło, w momencie, gdy wchodzę w zakręt, zamykam i wychodząc odpuszczam. Na prostym odcinku jest odpuszczone, popatrzcie, teraz wchodząc w zakręt, zamykam to sprzęgło. Czyli motocykl wchodząc w zakręt zwalnia, wychodząc z zakrętu przyspiesza. Jest to analogiczne jak jazda po zakrętach, tak? Czyli w momencie, gdy skręcę motocyklem, rozpoczynam dodawanie gazu. I tutaj też się to dzieje. W momencie, gdy wchodzę w zakręt, mam i skręcam, mam sprzęgło wciśnięte. W momencie, gdy skręciłem, rozpoczynam odpuszczanie sprzęgła, czyli tak jakbym operował gazem, dodając gazu. Zwróćcie uwagę, jak to należy wykonywać. Kiedy dodaję gazu, kiedy go ujmuję. Dodaję gazu, podnosząc motocykl z przechyłu i na odcinku prostym, czyli tu dodałem, a tu w tym momencie ująłem gaz. Zasada jest taka, że jeżeli chcę podnieść motocykl z przechyłu, to muszę dodać gazu. Jeżeli chcę go szybciej przechylić, to muszę tego gazu ująć. To jest to jazda z wykorzystaniem hamulca nożnego.
Jest to bardzo fajne ćwiczenie. Często spotykam się na swoich szkoleniach techniki jazdy z totalną niewiedzą i nieznajomością możliwości, które daje nam hamulec tylny. Często motocykliści z niego nie korzystają. Jednocześnie dodajemy delikatnie już gazu. Wtedy w momencie, gdy chcemy podnieść motocykl z przechyłu, odpuszczając hamulec, zwalniając hamulec nożny, on ma już swoją odpowiednią prędkość i wtedy możemy jeszcze chwilowo zwiększyć obroty silnika, żeby szybciej motocykl się wyprostował i tak jak widzicie, no wtedy ta jazda jest płynna. Powiem tak, że im mocniej będziemy naciskać hamulec nożny, im jednocześnie będziemy zwiększać gaz, tym powinniśmy osiągnąć lepsze efekty ciaśniejszego zawracania. To jest dziwne, by nam się wydawało, ale musicie to poćwiczyć, musicie się sami przekonać. Myślę, że na dzisiaj tyle. Sporo tych ćwiczeń. Ćwiczcie, trenujcie. Czyli jeżeli wasi instruktorzy nie mają pomysłu na to, w jaki sposób zagospodarować wam czas i podnieść wasze umiejętności techniki kierowania motocyklem, to wykorzystujcie w trakcie swoich jazd praktycznych te ćwiczenia, o których mówiłem i wtedy na pewno wasze umiejętności, wasze bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o jazdę w ruchu drogowym, będą zdecydowanie na wyższym poziomie. Oczywiście nie wspominając o tym, że z egzaminem czy z zadaniem egzaminacyjnym poradzicie sobie bez najmniejszego problemu. Następny film, który będę przygotowywał, to będą ćwiczenia związane z jazdą po ósemce. Do następnego. Jak się podobało, lajkujcie, subskrybujcie, żebyście byli na bieżąco z moimi filmami. Do zobaczenia. Już teraz zapraszamy do subskrybowania oraz zaznaczenia funkcji powiadom, aby być na bieżąco i dostawać powiadomienia za każdym razem, kiedy tylko prześlemy nowy materiał.